Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich serdecznie. Ponownie jestem. Nie wiem, czy mnie słychać, czy nie słychać. Czy dobrze słychać, czy źle. No dobra. A więc tak. Chciałbym w sumie, to chciałbym zareklamować forum piracz.com.pl piracz.com.pl, ponieważ tutaj nowy projekt powstaje, słuchajcie, kieszonkowe radio SSB. Jest to radyjko, które już było 3 razy przeze mnie prototypowane. Tutaj jest niedokończona wersja z jednym scalakiem. Płyteczka tak mniej więcej wygląda na razie, ale jest już zamówiona. Są zamówione płytki. Będziemy składać zestawy do samodzielnego montażu. Te radyjko to każdy powinien złożyć. Słuchajcie, to jest front panel do takiego radyjka. Tu mamy resztę płytki i to jest dosłownie cała taka jego wielkość. I to jest na pasmo 40 lub 80 metry, zależy na jakie pasmo składamy odbiornik. I może wam pokażę bardziej to na forum, jak to wygląda. Jak wejdziecie na piracz.com.pl, tu będziecie mogli zamówić płytki, będziecie mogli zamówić gotowe zestawy też. Jeśli sobie się zarejestrujecie, to się pojawią tutaj dodatkowe giełda. I tutaj możecie sobie się ogłaszać, kupię, sprzedam, zamienię, zlecę, wykonam. Po rejestracji. Przed rejestracją tego nie ma. Tutaj zamieszczamy różne projekty DAI w elektronice, ale ten projekt, który, te radyjko, które będzie jako zestaw, jest w krótkofalarstwie, ponieważ jest to odbiornik krótkofalarski. Mamy tutaj odnośnik, odbiornik KF dla amatora, zestaw pierwszy. I tu macie praktycznie, o zobaczcie, to są moje prototypy, to co tutaj widzicie. I jest tu parę zdjęć, to akurat jest na jeszcze innych scalakach, to są różne rodzaje było odbiorników robione, ale zestaw został już tak przygotowany, że to jest front panel do zestawu. Tak wygląda płytka PCB od strony druku, od dołu i tutaj od strony góry. Do tego jest dokładany, zaraz wam pokażę, taki wyświetlacz. Wyświetlacz tego typu. I to jest nasza synteza DDS. Ja w tej chwili opracowuję tutaj inną jeszcze syntezę na OLED, ale wygląda zmontowany mniej więcej tak. To jest prototyp. I to działa, słuchajcie, bez żadnego problemu. To jest generator. Generator do 12,5 MHz VFO. To jest cały generator, część cyfrowa, którą trzeba złożyć. A więc tak, słuchajcie, przechodzimy tutaj do tej strony. To jest właśnie to, co trzymałem przed chwilą w ręku. Macie tutaj listę, spis części. Płytki w sumie możecie już pod filmem zainteresowanych pisać, czy ktoś chce gotowy zestaw, czy płytkę do montażu samą, czy już zmontowane radio. Tutaj jak widzicie jest, moment, może ja to jakoś spróbuję rozciągnąć, żeby nie było widać. O, może będzie lepiej, znaczy, żeby było widać, nie to, że żeby nie było widać. Tak wygląda właśnie ten odbiornik i te płytki będą w ten sposób wyglądać, albo czarne, albo zielone. No i tak, od strony druku jest, będziemy składać to na live. Zrobimy live z gotowego złożenia takiego radia, zestawu. Zobaczycie, jak to pięknie działa. Ja już to sprawdziłem na prototypach. Naprawdę jakość odbioru porównywalna do sprzętu z wysokiej półki. I te radyjko, tylko tyle, że to jest sam odbiornik. Transceiver do tego w dalszej części, w późniejszym czasie będzie złożony oddzielny nadajnik. Sam nadajnik, już bez odbiornika. Także razem będzie to piękny transceiver. W sumie nawet nie transceiver, tylko radiostacja, bo będzie niezależny odbiornik, niezależny nadajnik. Będzie możliwość sterowania z jednego syntezera, czyli z jednego syntezera tego typu.
i nadajnika, i odbiornika. W sumie może nie tego typu, bo w transceiverze już będziemy mieli ten nadajnik, który teraz właśnie jest u mnie tutaj na stole. Ja go tutaj prototypuję. Naprawdę jest ciężkie lutowanie, na przykład tutaj jest nie rezonator kwarcowy, a generator 25 MHz i on jest BGA na przykład, nie? Także zobaczymy, być może w przyszłości będą zmontowane takie moduły z Chin sprowadzane, ale to się jeszcze okaże. I na razie chciałbym się dowiedzieć po prostu, jakie jest zainteresowanie takim zestawem takiego radia. To jest odbiornik. To jest sam odbiornik. Płyta czołowa i płytka o wymiarach 77 na 90. 73,7 na 89,9 bodajże szerokości. Tak wygląda od góry ten projekt, tak wygląda od spodu. No troszeczkę SMD jest do lutowania, ale te SMD też jest dosyć dużych rozmiarów, więc ja myślę, że każdy, kto ma jakąś lutowniczkę, nawet choćby taką zwykłą kolbową, ale z cienkim grotem, z wyostrzonym, da radę sobie to polutować. No i co poza tym? Wchodzimy na forum piracz.com.pl, tak jak widzicie. Możecie sobie tutaj się rejestrować, dodawać posty. Tu jest cały spis wszystkich elementów do tego zestawu. Mniej więcej tak wygląda schemat tego radia. Tutaj są filtry wejściowe, tam gdzie teraz lubko macham. A to są tylko piny, pady pod filtry wejściowe. Filtry wejściowe będą nawinięte na amidonkach tych czerwonych 37-2 bodajże. To są dwa takie filtry, dwa amidonki. Trzeba nawinąć w sumie 8 zwojów i 50 zwojów na jednym i tak samo 8 zwojów i 50 zwojów na drugim, jeśli chcemy mieć pasmo 80 metry. Jeśli byśmy zechcieli mieć pasmo 40 metry, to odpowiednio ja te zwoje mam przeliczone. Na forum tam dopiszę, zresztą tutaj gdzieś już to było chyba nawet pisane w opisie tego zestawu na samym początku, ponieważ tutaj były prototypy i gdzieś tutaj to było opisywane. Generator, tu jest zaczerpnięte, że to jest stąd. I teraz tak, przejdźmy sobie na tym forum, w tym wątku, do tego, co ja właśnie teraz prototypuję, czyli do nowego front panela do tego radia. I ten front panel już jest przystosowany do nadajnika. Zobaczcie, tak będzie wyglądać cała płytka. No niestety tutaj trzeba będzie się przyłożyć, żeby wlutować ten scalak AD. Wiem, że są gotowe płytki z tymi scalakami Arduino, ale tu mnie trochę nie pasuje kwarc na tych płytkach, rezonator kwarcowy. W sumie to ten front panel, jaki byście sobie nie zażyczyli, to taki on będzie. Zobaczcie, tutaj to jest akurat zaczerpnięte od SP8QEP, odbiornik Daniel. Tak wygląda wyświetlacz. Pierwsza ta część to wygląda w normalnej pracy, czyli ma dwa fały VO A i B, pomiar baterii, S-meter, no i częstotliwość enkoderem ustawiana. A tutaj jest konfiguracja pośredniej częstotliwości, zależnie od tego, jakie kwarce sobie zastosujemy, to tak będziemy musieli sobie skalibrować ten wyświetlacz. Ja to wszystko zrobię na live'ie, jak będę odpalał radio, jak już płytki dojdą. W sumie to już możecie składać zamówienia, tak jak się przypominam, pod filmem, w komentarzach, na forum, tu w tym wątku. Czy gotowy zestaw, czy samą płytkę? Zapraszam do odpowiedzi. No dobra, a ja tutaj się w tej chwili biorę do roboty. Wszystkie odpowiedzi będę czytał pod tym filmem, pod tym wątkiem.
prototypujemy. Zobaczcie, tak wygląda prototyp. Zaraz weźmiemy sobie zasilacz, tylko ustawimy sobie tutaj napięcie pracy. Tu mamy plusik, tu mamy wyjście VFO już gotowe na koncentryku. To jest prototyp, proszę się nie śmiać z wyglądu. Minus gdzieś do masy, plus tutaj. No i mamy VFO pracujące na LEDach. Tak to wygląda. Jeśli chcemy wejść do konfiguracji, wciskamy przycisk enkodera, gałkę enkodera i pojawiają się nam bandy 160 metry, 80 metry, 60, 40, 30, 20, 15, 12, 10 metry CB, nie? Radio. Ustawiamy 80, przechodzimy do dalszego kroku, czyli IF modę. Możemy sobie dodawać do pośredniej, odejmować, znaczy nie, w tej chwili odejmujemy odbieraną od pośredniej, od BIFO. Teraz BIFO jest odejmowane od pośredniej. Tutaj jest dodawane i na odwrót jest odejmowane, nie? To jest jedyna konfiguracja, którą trzeba zrobić, czyli ustawić sobie, o, mamy pośrednio megaherce najpierw. Ustawiamy sobie, tam będą kwarce bodajże, tu miałem chyba 8 megaherców, z tego co widzę. Tutaj są kiloherce, ustawiamy sobie odchylenie w kilohercach. Zresztą nie będę tłumaczył całej kalibracji, ponieważ jeszcze te radio już jest złożone w prototypie. Działało u mnie od ponad roku, słuchałem krótkofalowców. Tutaj możemy sobie skalibrować jeszcze generator, bo nie każdy ten generator... O, i tutaj zobaczcie, tutaj jest prosty generatorek, jest AD9833. On już jest na płytce z kwarcem, ze wszystkim, nie? Czyli jeszcze łatwiejszy montaż, bo nie trzeba lutować tych małych SMD-ków i kwarców BGA na płycie czołowej. No to by było na tyle w tym odcinku. Co tutaj więcej opisywać? W sumie więcej to będzie w następnych odcinkach, bo na pewno do tego wrócimy. To, co ja teraz składam, to już wam teraz pokazuję. To jest, tak wyglądać będzie front panel. Encoder i praktycznie wszystko to, co pokazywałem na wyświetlaczu. Tu. Zrobiona płyteczka i właśnie teraz tą płyteczkę montuję. To jest prototypuję. Sprawdzimy na kolejnym, na live'ie, jak to pięknie zadziała. Czy to nawet zrobię odcinek, także ja pozdrawiam serdecznie. Się żegnam z wami. I zapraszam do pisania komentarzy na temat kieszonkowego odbiornika SSB na pasmo krótkofalarskie zestawu do samodzielnego montażu. Pozdrawiam.